Halo, halo, witam moi drodzy w kolejnym odcinku Far Cry'a i słuchamy, kto nas You za know what gościu that tutaj shit wziął. means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Oh yeah. Lubimy, kiedy jest fakt, bo wtedy dajemy radę. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it. For years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. To nie ja, panie, to nie ja. To był fucking Marshall. Dupek. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Ale tego nie zrobisz, gość. Widać po tobie. Masz zasady. Chcesz ich rozpieprzyć tak jak my. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. All right, my friend. We'll see if we can unfuck this situation. Unfuck this situation. To było dobre. Język jest tutaj zdecydowanie wolny. Można mówić jak się chce. No jesteśmy wolni, dobra, fajnie. Czy coś tutaj mamy? Cygarko, wszystko. Buteleczki, winko, jakieś Carlo Rossi. Czy jakiś inny bourbon. No i dobra, przebieramy się. No i teraz w tej chwili mamy już kilka decyzji, personalizacja. Nie będziemy świrować, lecimy na początek gościa standardowego. Spodnie, kamuflaż, góra, American Dream, prawdziwy patriota, niebieska planeta, kraciasta koszula, brązowa, niebieska, nakrycie głowy, bez nakrycia, dodatki na ręce. Ewentualnie rękawiczki, truposzki, potwierdź. Jak widzicie, szybkie tutaj ubranie i porozmawiaj z Dutchem. Dobra, Dutch, zaraz do ciebie pójdziemy, tylko sprawdzimy, gdzie my tu jesteśmy, czy coś tutaj od ciebie weźmiemy. Jakieś radyjko, interakcja, jedziemy. Edeniarze to dupki, wiadomo. Czytamy. Tato, otrzymałem twoją wiadomość. Dobrze słyszeć, że wycofują zarzuty. Spróbujemy przyjechać na jakiś czas latem. Ricky chce pochwalić się, że jeździ na rowerze. Bla, 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 bla. Wiem, że Ricky ją uwielbia, ale Ann jest tym przerażona. Do rychłego pogadania. Bla, 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 bla. Po co nam tutaj dajecie? My nie chcemy wiedzieć, że od jego tam syn wyszedł z więzienia, czy coś, czy to on. No idę, idę, spokojnie, dziadek. Drogi panie Roosevelt, chciałbym przeprowadzić z panem wywiad na temat pańskiego sporu z władzami rządowymi dotyczącego prawa do zbierania deszczówki. Super, na razie. Potrzebny jest klucz. No tu chcemy dojść, zobaczcie, tam są bronie. Tutaj chcemy klucza. No, to jest ewidentnie jakiś schron, nawet dość dobrze zaopatrzony. Mamy drinking water. Tak, dość sporo. Check, check. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie. Tam będzie wyjście chyba, dobra. Tak, tak, dzięki, dzięki. Most folks call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather,
is that your partners are alive, for now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want them back, I get it, I get it. I got friends that have been taken too. Problem is, there ain't no help coming. Nobody knows what's going on here, and they won't know until it's too late. There's gotta be people out there willing to fight back against this cult. We just need to show them how. We need to build us a resistance. So the first thing we're gonna do is get control of this island. Once we got some breathing room, we can figure out what's coming next. There's a gun and a map in the safe over there. Take them. Broń, to jest to. To jest to, o co chodzi i zdobędziemy kontrolę nad wyspą, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Cyk, klucze dacza. Mapa i broń. Edyniarze. Spoko, ziomuś. Spoko, dacz. Czy to były klucze do... a tu jakiś pokoik jeszcze. Zobaczcie, jak ładnie to. Taki basik. Czytaj, okej, okay, nieważne. Tu mamy jakąś sekretarkę. Dutch, you there? This is Ray Ray. What the Ray hell Ray. We've heard a miss of gunshots and I swore that we lost. Can you hear me? Gdzie jest tamte pomieszczenie z bronią? O tak! To jest to. No tak, ale nic nie możemy wziąć, tak? Bo to są tylko obrazki. Okej. Okay. Ewentualnie możemy coś przy... O, amunicję mamy. Tato, nie będziemy cię już odwiedzać. Ostatnim razem przelała się czara goryczy, bla bla bla. Wzruszające. No dobra, chociaż trochę amunicji udało nam się ściągnąć. Tu byliśmy, więc idziemy do wyjścia. Łopata. Bierzemy łopatę, kurde. Koło broni. Przytrzymaj L1, by otworzyć koło broni. Wybierz przedmiot za pomocą R. Broń do walki wręcz i przedmioty do rzucania oferują większy wybór. Dokonaj wyboru naciskając w prawo i w lewo. Okej. Okay. Do rzucania coś się przyda, jasne. Jebut z łopaty. Możemy też jeszcze jakiś kolejny wziąć, rurkę jakąś. No i tak, wychodzimy, moi drodzy, z bunkru. O, jak światło wali po oczach. O, piękne drzewa. Można by je ściąć jak w farmingu. A tam był basik jak z Fishing Planet, moi drodzy. Chcę. Mów. First, you can liberate any hostages the cult's taken. These are good people. They might just fight alongside you if you help them. Second, you can destroy Eden's Gate property that's all over the place now. Hell, they built two goddamn shrines on this island alone. Third, you can tackle resistance missions. There are a lot of folks out there waging their own war against this cult, and they could sure use your help. And last, if you're really looking for a fight, you can take on the cult outposts that have popped up across the county. Liberating those places will give the resistance solid footholds to push back against Eden's Gate. No i dobra, dowiedzieliśmy się, jak tutaj tworzyć i zwiększać punkty jakiegoś tam ruchu oporu, okej. Dobra, zwieźć wyspę. For now, head south and take out any cult shit you see. And help any folks in need, would you? Dacia. Dacia. To było na R1. Okej, okay. Do rzucania. Możemy tworzyć sobie później jakieś tam bombki i tak dalej. Nie mamy. Noży również nie mamy. Przynęta. Też nie mamy przynęty. Granaty, dynamit, nic nie mamy. Okej. Okay. A tu mamy pistolecik i tu mamy baseball. O, baseball mi zniknął. Dlaczego? No to niech jest łopata. Jakaś mapa? Cyk.
Tak, mamy mapkę. O tą się ruszamy. Tak, tu sobie oddalamy. Czyli jesteśmy tu. No to idziemy tu prosto i tutaj coś na pewno nam się znajdzie. O, coś jest, okej. U. Wyzwól cywili, by zdobyć punktu ruchu oporu. O co tu chodzi? Skorzystaj z latarki. Pięknie nam się zaznaczyli. No i moi drodzy, ja wam pokażę, jak ja to zrobię. Mam nadzieję, że mnie kobieta nie zauważyła. Oj, oj, oj! No patrz, patrz, nie, nie o to chodziło! Tak jest, o to chodzi! Gościu! Gościu! Chowasz się za drzewem, takiś cwaniak? To inaczej miało wyjść, moi drodzy. Oj, to ja miałem ci tak zrobić. Ty łajzo jedna. No dobra, moi drodzy. Nie wyszło tak, jak miało wyjść. Wyszło słabo. Mamy broń. Weźmy jeszcze broń od niej. Ona z góry w sumie łopatą dostała, więc nie było tak źle. Gdzie ona jest? Tu jest. Spokojnie, gościu. Nikt cię nie zabije. Broń ta sama, tak? Rozumiem. Tu mamy kamyczki, dobra. Oczywiście. No i dostaliśmy 50 punktów. No, za chwilę możemy pogadać. Tutaj mamy jakąś strzałeczkę, jakieś żarcie, coś nie. Coś więcej? Nic, tylko tyle. Gościu, jesteś, chcesz pogadać, gadajmy. These loony fanatics are out of control. If you want to protect yourself, I think there's a prepper stash near the boathouse. Should have some good gear squirreled away. Gdzieś nad wodą odkryto nową skrytkę prepperską. Utopione pieniądze, okej. Okay. Czy jeszcze coś pogadać? That was too close. Thanks. Dobra. Mapa. I to będzie to, czyli prosto i w lewo idziemy, czyli tam. Aha, no to idziemy sobie najpierw tutaj do góry. Zobaczyć, czy coś tutaj będzie. Zniszcz ołtarz. Gdzieś tam nam się zaznaczył ołtarz. A, tam jest ołtarz. Okej, spokojnie, powolutku. Wszystko będziemy robić. Jakieś dokumenty, mapy, czy coś. Coś chwyciłem do ręki chyba. Amunicja. Jakaś wiadomość. Hey Henry, I'm at the edge of the wood near where you spotted the fire sign. I don't know what that showboater was doing buzzing the treetops, but the sky is now clear air traffic. That smoke plume is pretty thick, but I need a closer look. Hej Mike, próbowałem dostać się do podziemnej skrytki, ale pękła jakaś rura i woda wszystko zalała. Nie wiem, co nadaje się jeszcze do użytku. Potrzebuję prądu, żeby móc odpalić pompę i odesłać tą całą wodę. Wiem, że włącznik jest w hangarze na łodzi, ale nie dałeś mi kluczy, więc zostawiam to tobie. Okej, wiemy, o co chodzi. Hangar tam jest. Dobra, jakieś tam naboje, fajeczki. Nie, jednak nie. Mamy hangarek. Czyli amunicja, strzały, jakieś pieniążki. I co jest? Potrzebujemy klucza. Ale widać, że tutaj można pod wodą, moi drodzy, szmyknąć. Ale tam jest jakiś typek.
cudownie. No i od razu mamy tutaj prąd. Uruchomiliśmy tam prąd, a tu mamy kluczyki. Sprytnie gościu to zostawił. Wiosło zamiast łopaty. Niech będzie wiosło zamiast łopaty. Tam już nic nie mamy chyba, więc wychodzimy sobie. No i teraz wiemy, moi drodzy, że jak taki diamencik nam się tutaj pojawił, ta misja, no to tutaj fajne fanty zdobędziemy. Fajnie, że latarka się sama zapala, to jest duży plus, że nie trzeba się bawić tutaj w latarku. Uuu, kasiora! $250, nice. Strzały, widzę. Tam będzie wejście, tutaj śmieci, syf, tak? Tutaj też, no fajna skrytka jakaś tu jest, nie wiem o co. Schować się można. Żarcie jest, picie jest. Uhu! I to zamiast broni, dobra. Później broni będzie pod dostatkiem, moi drodzy. Tak więc bronię bierzemy. Uuu, sejfik. Nice. Kasa normalnie na ziemi leży. Szkoda, że w życiu tak nie ma. Nitro. Obudowa, nitro. Pięknie. A, tu jeszcze mamy. Nie mamy. Pełny. Pisze pełny, ale jest niepełny. Tutaj mamy śrubki. Tworzenie przedmiotów, moi drodzy. Stwórz koktajle mołotowe i ładunki wybuchowe z poziomu koła broni. Przytrzymaj L1, żeby otworzyć koło broni. Następnie wybierz R-ką to, co chcesz, naciśnij w lewo lub w prawo, żeby wybrać materiał wybuchowy. Przytrzymaj trójkąt, by stworzyć. Przeszukuj ciała, skrytki preperskie i pojemniki, żeby znajdować komponenty. Okej. Okay. Czy z tym, co znaleźliśmy, możemy w tej chwili coś zrobić? Możemy bombkę jedną. Jedno to i jeden nie, koktajlu nie możemy, bo nie mamy alkoholu, ale możemy... Tu nie mamy spłonki, więc nie. To ale dlaczego pokazuje, że no, za mało komponentów? Przynęta, granat, nóż. To możemy zebrać pewnie. Tak samo tutaj, tak? O, możemy stworzyć dynamit. To stworzymy dynamit. Wybierz przedmiot do rzucania z poziomu koła broni, przytrzymując L1, a następnie wybieraj go prawym. Naciśnij R1, żeby rzucić przedmiot. Przytrzymaj R1, aby opóźnić rzut. Przedmioty do rzucania i materiał wybuchowy może znaleźć przy zwłokach albo w pojemnikach. Okej. Okay. Trzeba się tu uczyć. No dobra. Uciekamy. Misję tutaj jakoś... jasno jest. Słuchajcie, ja tam coś widziałem. Tylko zerknijmy na mapę, czy to jest nam po drodze. Nie, to nie jest po drodze. To jest na wysepce tak jakby. Tu jest ołtarz kultu, więc cofnijmy się do niego, bo później będziemy w tamtym kierunku szli. Cyknijmy sobie tutaj kult, później pójdziemy po lewo tu. No i cyk, zrobimy sobie na tą wysepkę, gdzie tu widzimy tych gości, później stąd tutaj. O, taki jest plan na uratowanie tej wyspy. Więc my idziemy po prostu drogą tutaj w prawo. I mamy łuk, on jest cichy. Ile mam strzał? 12 strzał, okej. Okay. No i muszę je zabierać. Muszę pamiętać, żeby je zabierać. O, drogą chyba trzeba iść normalnie. Ślis jest fajny. Cyk. I bomba. Pum. A, tam jest kult. Dobra. No to już blisko jest. To trzeba być po cichaczu. Tu był typek, widziałem.
co nam nagle nie wyjdzie. Czyli trzech tylko jest. Uj! Kamienia rzuciłem. Dobra, znowu to spieprzyłem. Miało być fajnie. Ale dobra, spoko, spoko. Jest okej. Ojo, jasne. O, pięknie, 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 pięknie. No ja to wam tu robię akcje takie, że hej. Na spokojnie, ale już drugą akcję spieprzyłem. Dobra, uspokoimy gości, żeby tutaj... Jeszcze dwie strzały spieprzyłem. Co ja robię? Dlaczego ja R1 naciskam? Dobra, dynamit mam chociaż od niego. Strzelania muszę się nauczyć zdecydowanie. No to mi najsłabiej wychodzi. A ten typo gdzie jest z moimi strzałami, z moją strzałą? Się gubię, cholera jasna. Tu jest typo. Koktajl Mołotowa i cztery strzały ekstra. No i dziewuszka. Nie, to nie ona, to jest żołnierka jakaś, cholera, albo żołnierz nawet. Dobra, nieważne. Co my tu mamy? Skrzyneczka jakaś, przeszukaj. Śrubki, ja dalej w maksie. Tu coś mamy. Tak jest. I to tyle byłoby z tych gadżetów. Co my tu mamy? Ładnie przyćpało mnie. Uhuhu. Dobra, co my tu chcemy? Dynamit rzucimy. Cudownie. Pięknie. Czy to się coś to... Okej, jest. Zniszczono to 75 punktów. No dobra, już myślałem, że nie uda mi się nic tu zrobić. No i muszę pamiętać, żeby teraz najlepiej... O, do rzucania sobie wziąć. Nie, oddawaj mi to. Spróba do wynajęcia. Okej, okej, spokojnie, spokojnie. Czy tu skrzyneczkę jeszcze widzę? Tak. Obudowa i śrubki. Tak, tak, tak. Tu nic. Tutaj noże do rzucania byłyby fajne. A tu całe szczęście nic nie mamy. Dobra, czyli jak zrobimy tak, to... I ha, i mogę zdetonować, okej. Dobrze wiedzieć. Dobra, tutaj widzę, że jakaś misja nam się załączyła, główna. Więc my sobie bierzemy na łuczek i śmigamy. Mamy 13 strzał. Uratuj. No i dobra, czy uda mi się to zrobić, no? Pytanie za 100 punktów. Jeden typo i jest panienka. Tak jest, o to chodziło, o to chodziło. Trochę za bardzo nadskoczyłem, ale wszystko się udało, moi drodzy.
me out of here, quick and quiet. I was a dead man. Nie, thanks. Nie, dawaj, gdzie jest to? Gdzie jest? Ja chcę jednak ten, ej! Dobra, tu jest. Dobra. No broń, fajnie, kurde, nie dam... Zatrudni żołnierza, okej. Okay. Niestety nie jesteśmy w stanie podnieść drugiej broni, ponieważ nie mamy takiego z czegoś jeszcze tutaj skończonego, jak nasze tutaj punkciki jakieś takie. Tu gdzie mapę? My to mamy. Dziennik. To są nasze misje fabularne i poboczne. Następnie ekwipunek. To jest to, co posiadamy. I personalizacja postaci. Aha, to nic. To nam jeszcze to nic nie daje. No dobra. To jeszcze tego nie możemy. No oczywiście, wynajmujemy cię. I'll fight alongside you. Ray Nichols. Nichols. Okej, okay, zwolnij. Nieznany. Odblokuj tę umiejętność, osiągając łączną liczbę zabójstw 5 i tutaj 12 zabójstw. Czyli trzeba mu zlecać po prostu zabójstwa i odblokujemy jego umiejętności. Dobra, śmigamy tam. We're not fucking around anymore. O. Raz, dwa, trzy, czterech, pięciu typa. Sześciu. Uj, prawie nas zauważyli. Sześciu typka, tak? Jak ci dać rozkaz jakiś? Czy ty będziesz po prostu strzelał? Czekaj, no. Jakbyś cyknął sobie tego... Naciśnij rozkaz za mną, w dół, tak, nie, to jest kamień w dół, czyli w lewo. Tak jest, tak jest. Pięknie, pięknie, a sprzątnij tego. Dajesz radę, zobacz, masz go. Pal go. Pięknie, o to chodziło, cudownie. Tak jest. Rybki jak się tu rzucają. O, to jest ten narkotyk, co tu się dzieje z tym proszkiem? Pełno amunicji, zobaczcie, udało nam się jakieś paliwo, zbiorniki, elegancko, wow. 600 punktów dostaliśmy, nieźle. Przytrzymaj lewy, żeby nakazać spluwie do wynajęcia pożądanie za tobą. Lead on. Nie lead on. I'm following you. Aż, to on mówi, tak. Tam kogoś słychać, tam ktoś leży. Sprawdźmy tylko szybciutko. Tak, liczba, łączna liczba zabójstw 3, czyli jeszcze 2 i będziemy mi znali jego pierwszą tutaj, a zobaczcie ile tutaj można mieć tych specjalistów. Uuu, zwierzątka. I tu już mamy jakieś informacje o tych ludziach. Nieźle. A jeszcze momencik, tutaj nam się coś pouruchomiało, ekwipunek, ok. Personalizacja nas nie obchodzi, mapa. Dobra, to teraz pewnie tu byśmy musieli iść. Tak, bo tutaj wszystko mamy, jak najbardziej. To będziemy wiedzieć, żeby sobie śmignąć tu. Dziennik, no dobra, to jest tam po prostu misja. To teraz ściągamy, przeszukujemy tutaj. Aha, mam w maksie, dlatego nie mogę wziąć więcej. Tak samo stąd też nie wezmę. Nie, 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 nie,
Dynamit, amunicja, elegancko. Dzień dobry panu. Holy shit, man. Thank you. No problem, mate. Ołtarz kultu. Koźba się rozpoczęła. Ojciec nakazał nam wznieść te ołtarze w całym regionie, by wspomogły szerzenie jego słowa. Gdy już powstaną, grzesznicy będą próbować je zbezcześcić. Musimy bronić ich za wszelką cenę. Budujmy te ołtarze, by mądrość ojca mogła się zakorzenić i rozrastać. Za bramy Edemu. Eden. Nie będziemy. Rozmowa. Gadaj, co wiesz. Looks like they're trying to set up a base of operations at the old ranger station. O, dobra, coś nam powiedział. Weź, co tu można wziąć? Aha, tutaj kasiorę. Tu jeszcze śrubki nam się świecą. One z automatu powinny się już podnosić, moim zdaniem. No co jeszcze chcesz? I don't believe in luck, but holy shit, I should be dead. No, mogę ci to załatwić, jak bardzo chcesz. Ale nic tak nie zrobimy. Dobra, tu mamy jeszcze budkę. Tu mamy no dość dużą satelitę, jedną, drugą. Okej, okej. Już zaraz ciśniemy po kolejną misję, żeby wyzwolić wyspę. Tak więc zerkamy sobie na mapkę. Tak, od razu nam się tutaj ołtarz kultu jeden zaznaczył, a to jest główna mapka, czyli posterunek. Myślę, że najpierw sobie cykniemy to i zaznaczymy nawet. O tak, 175 metrów. I wydaje mi się, tak jak ja mam łuk, to on to po cichu robił, ten nasz najemnik. A jeżeli miałbym broń, to pewnie na głośno pójdzie i zaraz to byśmy sprawdzili. Coś tam widać, jeden typo. Trzech typów łącznie. Okej. No z tak daleka strzelać do tego to słabo. Dobra, zobaczmy jak po cichu go zrobi. I surprise. O, to go zaskoczyłeś! Patrzcie, on dwóch już zabił. Nieźle. I trzeciego zgarnął, czyli już masz 8 gościu. Co ty o tobie tutaj piszą? Będzie reanimować kły do wynajęcia. Będzie reanimować kły do wynajęcia. Weterynarz, czyli zwierzęta będzie reanimował, jeżeli będziemy mieli. Masz 6 zabójstw łączną, więc jeszcze kolejne 6. No, nie powiem, jest gościu spoko, nic nie musiałem zrobić. Myślałem, czyli ta moja teoria łuk, że po cichu, to jednak nie. To było... Ale powiedział quietly, a tego nie zrobił. Nie wiem, nie rozumiem. Nie szkodzi. Ważne, że gościu, no, jest kozakiem, jakby nie było. Z tak daleka. Plecaczek? Pełny. Pisze, że pełny plecak, dobra. Apteczka nie potrzebuje. Tu jest kobitka. Tu był jakiś jeszcze jeden. Dobra, trzeba to rozwalić. O, chyba noże mamy, tak? Tak, super. Wow. Piznięcie ma niezłe, nie ma co. Co to za uła? Gościu przygnieciony został. No bierz to, co trup nie potrzebuje, to prawda. No i dobra, mamy to zrobione. Teraz ta główna jest zaznaczona o tam. 200 metrów, lecimy. Jak najszybciej. No i te rybki tu będzie trzeba spróbować połowić, moi drodzy, może... Chodź, gościu, chodź.
Take what you need. Okay, follow me, my friend. Don't talk, just shoot. 80 metrów. Trzeba być cichutko. Stąd nic nie widzę. O! Czterech typków. Oj, co ja znowu zrobiłem z tymi kamieniami, ja rzucam. Się tego szybko nie nauczę chyba. Słuchaj, weź mi tego gościa sprzątni. Chodź tu, chodź tu! Surprise, surprise, motherfucker! No pięknie, to poszło nam pięknie, szybciutko, nie wykryto nas. Tak więc może ekstra punkty jakieś będą. Aha, i tu jakaś scenka znowu. Tak jak przypomina mi się tutaj Assassin's Creed, moi drodzy. I muzyka też w miarę podobna. Region jest nasz. I to o to chyba w tych posterunkach właśnie chodzi. Że region jest nasz. Tak, ludzie już się tutaj pojawiają. Oswobodzona zakładnika. 50 tylko? Aha, i 600 za posterunek kultu. Świetnie. Nie ma sprawy. Damy radę, zrobimy to. Tylko najpierw szybciutko się rozejrzymy, czy coś tutaj do wzięcia jest. To jest kiberek, szałerek. Tutaj w środku pewnie coś znajdziemy fajnego. Jest muzyczka, jest ok. Wow, nieźle. Nieźle, nieźle. To jest cała mapa. Tej mapy się nie da wziąć. O, tu mamy mapkę. I sobie chyba cały region odkryliśmy. Zaraz zobaczymy. Da radę to wyłączyć. Co the fuck? Co the fuck? I tu like it? No. No to kurde, ja nie mów tutaj, że coś ci nie pasuje. Pani sekretarko, prosimy o rozmowę. Hey Lance, I'm not sure what to advise. The Seeds don't have any claim to the property. The station is built on federal land after all. But if their people are traipsing around the area, what did you say, taking measurements and such? Już mapy nic tu nie ma. Those folks from Eden's Gate could potentially... Dobra, nieważne co on tam gada. 7 zabójstw. Było 6, no co, jednego zgarnął tylko? Tak, a ja resztę, dobra, pasuje. Następnie trzeba jemu dać do pozabijania. Mapka. Co mi się tutaj coś... No, kawalątek nam się więcej. No i moi drodzy, ostatnia misja to jest tutaj, żeby uratować, odbić tą całą wyspę. Dlatego śmigamy tam z naszym kolegą. Tylko, że ten jeszcze chce pogadać, tak więc no zobaczmy, co ma do powiedzenia. No problem. Aha, tylko tyle? Zwykłe thank you? I don't believe in luck, but holy shit, I should be dead. No dobra. Ziomek, chodź. I'm on it. Aha, ja mogę mu tak zaznaczyć. Lead the way, deputy. Lead the way, deputy. Okay. You go, you go. Patrzcie, to ja mogę go przemieścić, wskazać mu miejsce, on tam pójdzie. Wtedy kazać mu zaatakować, to tu ładnie można zaplanować. Ale tu wiem, moi drodzy, że przełącz interfejs. Tu wiem. Ach, te kamienie. Na dół rzucam kamieniami. W lewo gadka, w prawo nic, do góry latarka. Czy tu coś odnajdę ciekawego? Może zanim zacznę się wspinać. Trochę się tam zmęczy na pewno.
Jest tutaj. Trzeba szukać tego, moi drodzy, na potęgę. Obudowa. Czy ja wejdę do środka? Nie bardzo. Nie, nie wejdę do środka. Dobra, no to trzeba się wbić, moi drodzy, na antenę. A ja mojemu ziomkowi powiem, żeby on po prostu sobie... Okay, you got it. Got your back, deputy. No, nieważne. Śmigamy do góry. No, przy okazji widoczki tu jakieś takie, no trochę mgła jest, to nic nie widać za dobrze. I know what you're thinking, and no. I ain't gonna have you climbing towers all over the county for me, so don't worry. Also, try not to fall from up there. No, postaram się, postaram. Czy mój gościu ze mną idzie? Idzie. Far Cry 5, moi drodzy, Far Cry. No podoba mi się, podoba. Zobaczymy, tu dużo rzeczy jeszcze przed nami jest, tak więc fajnie. No i mamy tutaj cyk, cyk, cyk i interakcja. 550 punkcików i jest pierwszy jakiś tam level. Wyspadacza wyzwolona, moi drodzy. Okej, gadaj co wiesz. No, duża mapa, to na pewno. It's run by Jacob Seed, oldest brother of that fucking family. Jacob's the one training the cult, and he's damn good at what he does. Eli and the Whitetail Militia have been trying to hold out, but Jacob's ready to step on their necks. Southeast of there, you got the Henbane River. That's Faith's territory. The little sister. I've heard all sorts of stories about people losing their minds in a place called The Bliss. Now, The Bliss. To the Holland Valley. John C. has just rolled in there and has taken everything in the name of the cult. Food, supplies, and worst of all, people. I'm picking up plenty more calls all over the county. I'll keep you posted on anything that'll be useful. This is Greg out of the Lamb of God Church. The Peggies keep fucking with this place. Damn it! Hello? It's Nick Rye! The cult's at our doorstep, and I think they're here from up plane. We can't hold out for long. No, samolocik spoko. Piesek? It's Ray Ray at the pumpkin farm. Boomer's going crazy. I don't know what to do. Oho, boomerka to my będziemy chcieli sobie wziąć, moi drodzy. Wstępnie zróbmy sobie punkcik. I nam się pięknie zaznaczyło i wyjdźmy z tego. Fog should be clearing soon, which means we can get you off this island. Sit tight, shouldn't be much longer. Alright. I kolejna cutscenka. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Coś za długo mi się tutaj to ładuje. O co chodzi, panie, o co chodzi? Ale moi drodzy, to jest na pewno sygnał i znak, że zbliżamy się ku końcowi. I'm picking up something new out of Holland Valley. It's a broadcast from John. You need to see this. Pokazuj. Jest jej ojciec. We are all sinners. Every one of us. You, me. Kurde, on sobie teledysk, reklamę zrobił. Even the father knows deeply of sin. It's a poison that clouds our minds. What if I told you you could be free from sin? What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? From sin can come from the power of just one word. Yes! Yes! A teraz wpłacajcie hajs na konto.
To jest ta nasza. Z helikoptera. I wish to be unburdened. Yes, I must be redeemed. If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. No niezły psychol, niezły. Przyjdziemy do was. Witajcie u bram Edenu. No i tak, moi drodzy. John Seed's got your partner Hudson. She's in a world of shit, kid. You gotta get going. Moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za ten drugi odcinek. Nie zapomnijcie o łapeczce w górze, komentarzu oraz subskrypcji. Piszcie, czy graliście w tą grę i tak dalej. Może jakieś porady, wiadomo, tu będzie trzeba kasę jakąś robić, tak więc chętnie przydadzą się jakieś informacje. Na tą chwilę wam serdecznie dziękuję i do następnego. Hejo!